Po jakichś tam małych trudnościach z podłączeniem manetki udało mi się to razem jakoś skonfigurować. Tu to mamy, tą manetkę, tu mamy ten oryginalny kontroler 30 A sinusowy. Tu mamy założonego naszego XFA19R i teraz spróbujemy to lekko manetką odpalić. Także według mnie są całkiem normalne odgłosy z normalnej przykładniówki. Nie ma takiego metalicznego odgłosu jak u Ciebie, Michał, na Twojej próbie. Podejrzewam, że chyba sterownik, który masz, robi problemy. Na razie nic nie przestawiałem na displeju, na tym KT3. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, który je trochę podstawiać. Na razie tam coś takiego mi tu pokazuje. Te ustawienia mam zrobione pod 350 Mxusa. Tyle tego.